chcemy przywrócić Konstytucję 3 maja. A to też nie możemy zrobić w wyborach samorządowych. Chcemy przywrócić Konstytucję 3 maja. Konstytucja 3 maja była, jak wiadomo, aktem strasznie demokratycznym, przynajmniej tak twierdzi reżim obecny. Polegała na wprowadzeniu monarchii absolutnej na miejsce Rzeczypospolitej Szlacheckiej, ale tego nie wprowadzimy. Tego nie wprowadzimy, dziedzicznej, tak? Oczywiście, a nie wybieralnej. Słusznie mówi pani Janusz Stanowski, nasz były prezydent, proszę przedstawić pani Januszu, były prezydent Nysy. Ale zrobiła ważniejszą rzecz. Odbierała prawo głosu w szlachcie w Hołocie. Tylko w szlachcie, który miał nieruchomości, mógł głosować. Co warto by zrobić na szczeblu lokalnym? Żeby tylko ludzie, którzy na terenie Opola mają nieruchomość, mieli prawo głosu, proporcjonalne zresztą do podatku płaconego tej nieruchomości. Prawda? Ludzie, którzy nie mieszkają w danym mieście, którzy nie mają, są przywiązani do tej miejscowości, oni są dzisiaj tutaj, jutro wyjadą, zawsze głosują za nowymi wydatkami, albo salę taneczną nową postawić, prawda, to coś tam. A co ich to wchodzi, za 2 lata się wiążą gdzie indziej, a długi będzie spłacało, będą spłacali obywatele miasta. Trzeba wprowadzić pojęcie obywatela ziemi, tak jak było, kiedy podchodzą po cmentarzach, prawda? Ale Jan Kowalski, obywatel ziemi kaliskiej, obywatel miasta Opole, prawda? I ten obywatel miasta Opole to jest ten, kto ma tam nieruchomość, taką czy mniejszą, małą, dużą, nieważne, on ma tam prawo głosu. I wtedy by się skończyła tragedia, panie Januszu, jaką jest zadłużanie gmin i miast. Są pozadłużane w sposób nieprawdopodobny.